Siemanko Michał, wolę tą formę, jest najszybsza, nagram, opowiem Ci na żywo po trincu co i jak. W piątek budzimy u Ciebie w trójkę na symulatorze, jak pamiętasz. Starałem się wrzucić to na R3, to co na szkoleniu przerabialiśmy. I generalnie symulator, zajebista sprawa, samo mięcho, to co gadaliśmy, szkolenia, wiesz, jakieś tam namiotowe, to jest... wiadomo, fajna rzecz, ale Twoje szkolenie plus symulator, no dla mnie na razie numer jeden, jeśli chodzi o naukę. Ręka na baku, zewnętrzna ręka na baku się opiera, zajebiście zastosowana i fajnie to działa. Czuć pewnie się na tym motocyklu, można na nim się położyć i raz, że go dociskać, a dwa, to pewność, że się leży fajnie. Zsuwanie się z moto na biodrach. O ile na R3 ciężko mi to było zrobić, jakby długo stosować, bo w połowie dnia mi sprzęgło padło, spaliło się, jak się okazuje. I tak jakby nie zdążyłem dojść do tego podpunktu, żeby się na nim skupić. O tyle na Kajo, później Kajo pożyczyłem na dwie sesje ostatnie i na Kajo już przy tych, no tam już wiadomo, cisnąłem ile dałem rady, tak jakby wiadomo, na pożyczonym moto jest całkiem inaczej, głowa jest odblokowana całkowicie, no to tam zsuwałem się w tym pierwszym prawym, po prostej startowej, pierwszy długi, ten prawy szybki zakręt, tam no to zsuwanie fajnie dawało się tak jakby pogłębiać zsuwanie. W momencie wcześniej, jak zrzucałem ten tyłek, no to było to bardziej, mniej płynne. A zsuwanie tyłka przy samym baku powoduje, że jest to płynne i nie destabilizuje motocykla, nie? Więc zajebiste. Druga rzecz, czyli ręka, zsuwanie tyłka i podnóżki, praca na podnóżkach, to co byłem w szoku, jak powiedziałeś, czyli w zakręcie w prawo, prawą nogą dociskamy podnóżek, a nie lewą. No robi robotę, robi różnicę. Dużo pewniej, stabilniej się czułem w zakręcie na motocyklu. Mniej się męczyłem też, bo właśnie dociskanie lewą nogą, która prawie wisi w powietrzu. Bardzo fajne. Fajny element zastosowany. Więc trzy rzeczy wyniesione prosto z Ciebie ze szkolenia na jazdę, które starałem się mocno wdrożyć i tak działają, potwierdzam, zajebiście. I jeszcze jedno pytanie na koniec do Ciebie, co mnie martwi, co nie wychodziło, to jest efekt mojej pozycji powodował, że na Kajo dwie sesje te po 20 minut wypompowały moją szyję i głowę tak, że to co mówiłeś, że jazda sesja kończyła się prawie na odcince, gdzie ja już nie wiedziałem, co się dzieje, bo tak ten dopływ krwi, nie, do głowy i tutaj tak jakby trzymasz jakąś radę, co wiadomo, no tak przez telefon średnio, ale z doświadczenia, co może być przyczyną, że czy to jest za nisko ta głowa, za bardzo pochylony, nie? Jakbyś mógł jakoś odpowiedzieć, może być też tak filmikiem, myślę, że to jest najszybsze. Symulator zajebisty, jeszcze raz to powiem, no, może jeszcze w tym sezonie nawet się wybiorę do Ciebie. Pozdrawiam. Siemanko Tomku. Słuchaj, też nagram filmik, tak jak powiedziałeś, jak zasugerowałeś się dał, tym akurat mam parę minut, żeby Ci powiedzieć to i owo. Zacznę od tego, że chciałem Ci bardzo podziękować za to, że nagrałeś ten filmik w ogóle, dlatego że do tej pory jeszcze takiej formy dokładnego feedbacku z punktowaniem konstruktywnych różnych kwestii, jak było, jakie odczucie, jeszcze nie miałem do tej pory, więc jesteś pierwszy, więc za to mega dzięki i już Ci śpieszę z odpowiedzią na to, co pytałeś i ogólnie podsumowując całość. Ja bym to porównał tak, mówisz, że się bardziej męczysz, że masz odcinkę, tego się spodziewałem, jeśli robiłeś to tak jak trzeba, czyli na maksa, no to się wypompowałeś, już Ci mówię dlaczego. Pierwsza sprawa jest taka, że wyobraź sobie, że jesteś na siłowni i bardziej się przykładasz do jakichś ćwiczeń niż normalnie, czyli nie wiem, zależy Ci i chcesz naprawdę dobrze trening zrobić. Jak się kończy finalnie ten trening? No jesteś zmęczony, prawda? Czyli bardziej się męczysz, no bo robisz coś bardziej sumiennie i więcej siły w to wkładasz, czy też ćwiczenia robisz po prostu dokładniej. Tu jest bardzo podobnie. Weź pod uwagę, że karting to jest tak naprawdę
pole bitwy, to jest miejsce, gdzie mamy bardzo ciasne łuki, na Toryńcu szczególnie jest bardzo ciasno, bardzo kręto, mało czasu na odpoczynek, bo prosta jest bardzo krótka i w zasadzie to głównie o to chodzi, mamy bardzo małe siły, które na nas działają, czyli odśrodkowa i tak dalej, siła pędu, wszystkie są bardzo małe, więc tak naprawdę my bazujemy na tym, że to my musimy się umieć trzymać motocykla, co jest oczywiście plusem, dlatego że właśnie wtedy się uczymy tak naprawdę czuć motocykl i to, jak na nim siedzimy, to czy naprawdę dobrze go dociskamy i nie spadamy z niego jednocześnie, czy nie trzymamy mocno kierownicy, więc na takim kartingu, jak ten jest, właśnie jest ciężko, bo się męczymy, natomiast finalnie robimy to dokładnie, a nie tak na dużym torze, że nie do końca jesteśmy pewni, czy żeśmy coś zrobili, czy nie. Także tutaj jest plus. Co ci mogę powiedzieć jakby a propos tego męczenia się? Raz, że właśnie robiłeś to dokładnie, do końca, na takim torze jak Trzyniec, małym, ciasnym, krętym, wolnym, to też skończyło się tym, co się skończyło, że byłeś słaby, ale tak mówiłem wam na szkoleniach, bo chyba wam to pokazywałem, przynajmniej mam taką nadzieję, że nie zawsze chodzi o to, żeby tą głową, wiesz, schodzić całkowicie nisko, samą głową, jeśli chodzi o szyję, o głowę, dlatego że to, że się okręcałeś, to, że opierałeś zewnętrzną rękę na baku, na kajo było to ciężkie zapewne do zrobienia na Toryńcu, ale że kładłeś klatkę na bak, to są plusy ogromne. Natomiast nie zawsze jest tak, szczególnie na Trzyńcu, gdzie ja robiłem to samo, co ty, to co powiedziałeś, że tą klatkę wyciągałem do samego końca, głowa była nisko przy ręce, kończyło się to bardzo szybko zmęczeniem i takim wrażeniem patrzenia do zakrętu spod łba, co powodowało, że mi się po prostu nawet oczy męczyły. Więc sugeruję, że na takim torze jak Trzyniec i tak dalej, niekoniecznie musimy zjeżdżać tą głową do samego dołu, do samej ręki. Możemy mieć śmiało troszeczkę wyżej. Mimo to tutaj brzuch jest i tak oparty na baku, więc tutaj nie ma problemu. Mamy podparcie, więc tak sobie to rób. Natomiast, no tak, niekiedy będziesz chciał tą głowę dać niżej, zwłaszcza, że chcesz się dopiero uczyć i łapiesz ten feeling, jak to jest, więc z normalną rzeczą jest, że będziesz na takim Toryńcu to stosował i proponuję robić takie 50-50, że raz po prostu stwierdzasz, że ten zakręt dociągnę i dociągasz całego siebie, a raz po prostu głowa jest znacznie wyżej. Natomiast całą resztę rób, czyli okręcaj biodra, dociskaj wewnętrzną nogę, opieraj zewnętrzną rękę na baku, podpieraj klatkę brzuchem na baku, to ci się przyda i to musisz wpływać. Jest to na początku bardzo męczące. Jeszcze dodam jeden fakt, że psychicznie może to być męczące, dlatego że ty musisz myśleć o tym, że musisz to robić po kolei, wyliczyć sobie, że aha, muszę zrobić to i to przed zakrętem. Nie wiesz jeszcze, że nie umiesz tego jeszcze robić z automatu, więc fizycznie bardziej cię to męczy. To jest naturalna rzecz. Także tym się też nie przyjmuj, jak czujesz, że kurde, jest tego dużo na razie, nie do końca wiem, to możesz na przykład odpuścić sobie pewne kwestie i zacząć na przykład od, nie wiem, dwóch, trzech, które będziesz robił na raz, a jednocześnie i tak musisz pamiętać o tym, żeby jechać powoli, dlatego że po prostu to jest jedyny sposób, żeby się czegoś nauczyć. Jak będziesz próbował to tempo na bieżąco dociskać od razu z miejsca, z pierwszych razy, kiedy tak robisz, no to finalnie będziesz bardzo zmęczony, więc tak sobie nie rób. Rób powiedzmy dwie, trzy rzeczy na raz, nie więcej i to bardzo wolnym tempem jadąc. Tylko że im wolniej pojedziesz, tym bardziej się będziesz męczył, więc pamiętaj, że rollgas jest tutaj ratunkiem, bo jak wchodzimy na gaz, od razu zaczynamy siły działać, jest siła pędu, odśrodkowa działa dużo bardziej i wtedy automatycznie łatwiej się na tym motocyklu utrzymać, będzie ci po prostu prościej, więc tak to wygląda. Co jeszcze? Powiem ci tak, z rzeczy, które mi powiedziałeś, które mi wypunktowałeś, trzymanie się baku ręką zewnętrzną, jak widziałeś, jest to bardzo potrzebne, dużo stabilniej jest, to jest prawda. Druga sprawa, rotacja bioder, o ile na takim Toryńcu to bardzo męczy i naprawdę trzeba się na tym skupić i na razie jeszcze właśnie ten feeling wyrobić, po tym jak pojedziesz na dużym torze, siła środkowa jest tak ogromna, że będzie to dużo prostsze. I to jest wszystko fakt, co powiedziałeś. Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, że teraz kiedy to wszystko jest nowością, jest to ciężkie, ja o tym wiem. Te siły działają bardzo słabo, tak podsumowując. Na dłuższą metę, no niestety na kartingu jest to ciężka praca, tak ci powiedziałem wcześniej. Natomiast na dużym torze no, będzie to dużo prostsze, będzie to dużo łatwiejsze do zrobienia i dzięki działającym siłom po prostu będzie ci łatwiej. Co jeszcze ci chciałem powiedzieć? W zasadzie to chyba tyle, nie wiem czy wszystko powiedziałem, ale dopiero wstałem przed chwilą, jest godzina 6, także sorry, wybacz, że tak na okrętkę mówię, po
prostu ledwo zipię jeszcze się nie obudziłem. Natomiast no, podsumowując, bardzo Ci dziękuję za ten filmik, bo dużo mi pomógł. Dla mnie samego jest to duża pomoc i duży feedback, więc ja wiem, co mogę teraz dalej robić. Mam też do Ciebie prośbę, nie wiem oczywiście, czy się zgodzisz i wcale nie musisz. Ja, broń Boże, nie będę ani zły, ani po prostu powiem ok, nie ma problemu, rozumiem to, bo sam jestem jeszcze taki waryszaj na antenie. Natomiast czy zgodziłbyś się, żebym niekiedy ten Twój filmik udostępnił w formie, powiedzmy, albo no, dla siebie może, powiedzmy to, reklamy, czy też no, jakiegoś potwierdzenia tego, że te szkolenia robią robotę, czy to w formie udostępnienia na Facebooku, czy w formie po prostu pokazania to klientom, żeby ci, którzy na przykład powiedzą, wiesz co, nie do końca czuję, czy to jest poprawne i tak dalej, żeby zrozumieli tak jakby od osoby z zewnątrz, od osoby, która jest po szkoleniu, że warto i że to robi robotę. Czy zgadzasz się na coś takiego? Oczywiście tak mówię, rozumiem, jeśli powiesz, że nie, to nie ma kompletnie problemu. Po prostu tak mi się spodobał ten filmik, że tak wpadłem na pomysł, że kurczę, fajnie byłoby go pokazać światu, żeby pokazać, że dane rzeczy, które my no, usilnie wdrażamy, pomagają, no nie? No i co, dzięki wielkie, jak jeszcze sobie coś przypomnę, to dogram za chwilę. Muszę sobie dopiero coś zjeść. Jadę do domu teraz, do pracy. Pamiętajmy, że osoby, które nie starają się osiągnąć optymalnej pozycji na motocyklu, de facto męczą się mniej. Natomiast potem efekt jest na dużym torze, kiedy my dzięki tej pozycji, dzięki temu poprawnemu ułożeniu się, przeniesieniu środka ciężkości, odpowiedniemu zakotwieniu i tak dalej, my jesteśmy stabilni w zakręcie, możemy sobie pozwolić na więcej. Dużo łatwiej nam ten motocykl prowadzić, tak samo przerzutki na szybkich szykanach i tak dalej są prostsze dla nas. Natomiast tamte osoby finalnie są dużo mniej stabilne i jeśli na przykład używają samej kierownicy do tego, żeby skręcić, strasznie się męczą przy tym. Także finalnie na dłuższą metę, jeśli chodzi z perspektywy dużych torów, to my się mniej wysilamy niż oni. Także na razie będzie ciężko, tym się nie przejmuj, potem będzie lepiej. Po prostu będzie to robić prościej dzięki dodatkowym siłom, no i temu właśnie, że będziemy pracować razem z motocyklem. Jeszcze dogrywam krótkie dopowiedzenie. Pamiętaj też, że to wszystko sprowadza się też do ćwiczeń, czyli jeśli chcesz śmigać po torze, zwłaszcza po kartingu, w ten sposób, niezbędnym jest, żeby udać się do fizjoterapeuty co jakiś czas, żeby po prostu, znaczy ogółem tak czy siak warto, nawet jeśli tego nie robimy, dla lepszego samopoczucia, dlatego żeby po prostu odciążyć mięśnie, odblokować wszystkie kręgi, ruchomość naszej głowy i całego ciała, żeby fizjoterapeuta sprawdził, czy wszystko z nami ok, bo bardzo często wychodzi, że coś jest pospinane i tak dalej, to automatycznie będzie to ciężko zrobić. Zachęcam Cię też do chodzenia na siłownię, na motorykę stricte, pod jazdę motocyklem. Tam ćwiczy się stabilizację głównie używając core'u, czyli naszego brzucha, dlatego że my jadąc w zakręcie w taki sposób mamy tendencję do dociskania, do trzymania się, spinania się na szyi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby to robić za pomocą brzucha, więc bardzo mocno sugeruję właśnie co jakiś czas chociażby wpadnij do dobrego fizjoterapeuty sportowego, jeśli masz takiego w okolicy, żeby Ci pokazał co i jak, jakie masz ćwiczenia robić w domu i posprawdzał, czy wszystko jest z swoimi ruchami ok, czy ciało jest w porządku. No i druga sprawa właśnie typowo na siłowni, na motorykę, bo nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym, czy wspominałeś, że chodzisz, czy też nie, to zachęcam, ja chodzę od jakiegoś roku na jedno i drugie i naprawdę mega pomaga, czuję dużą ulgę w tym, co się dzieje z moim ciałem i że jestem luźniejszy i mam większą ruchomość. Także tyle chciałem jeszcze dopowiedzieć. Jesteśmy w kontakcie, Tomku, jakbyś jeszcze miał jakieś wątpliwości, cokolwiek byś się chciał dowiedzieć, to śmiało podbijaj. Ja ci oczywiście zaraz odpiszę, czy też właśnie nagram znowu filmik, żebyś miał odpowiedź na to. Dzięki, na razie, widzimy się zaś, szkul się tam ładnie, no i widzimy się na jakimś obiekcie może, mam nadzieję, na razie.